Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, kochani widzowie. Jest mi ogromnie dzisiaj miło spotkać się z Wami. Dziękuję, że jesteście ze studiem VTV. Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy związane z takimi gośćmi, którzy odwiedzają nasze organizmy, i lepiej, żebyśmy ich nie mieli. No ale jak już są, to wtedy trzeba sobie jakoś radzić. Moim Państwa gościem jest Walentyna Matusz, naturoterapeutka. Dobry Dzień godziny. dobry, witam Państwa ponownie. I będziemy rozmawiali o czym Będziemy się rozmawiali o lambie i gliście. Jeżeli chodzi o lambie, tutaj w komentarzach po moim wystąpieniu poprzednim była prośba, żeby, żeby powiedzieć coś o, o zagrożeniu związanym z lambią, więc postanowiłam życzenie spełnić. No ale to też wynika z tego, że badając osoby w gabinecie, po prostu bardzo często te lamblie wykrywam, więc uważam, że należy o tym powiedzieć, jak się możemy nimi zarazić, jak możemy, co one za sobą niosą, jakie zagrożenie zdrowotne i uważam, że tutaj też chcę tam jeszcze jedną rzecz dodać, bo tam tutaj moje wystąpienia nie, nie są po to, żebym ja na przykład państwa straszyła. Tylko uważam, że tematy, tematy tego typu są bardzo y, poważne i istotne, bo y, y, trzeba nam wiedzieć, że pasożyty y, żyją w nas. One, ru, one y, po prostu żywią się nami, co trzeba sobie kolokwialnie o tym powiedzieć. ale tak jak każdy żywy organizm wydziela, wydalają metabolity i tymi metabolitami zanieczyszczają nasz organizm. I te metabolity, jeżeli nie są te patogeny, pasożyty w porę usunięte, i również organizm jest oczyszczony z tych metabolitów, z tych toksyn, niestety dochodzi do wszelkiego rodzaju stanów zapalnych. I to jest tym wszystkim bardzo niebezpieczne dla organizmu, a trzeba nam wiedzieć, że zarówno Lambia, jak i, ogli, i gli, czy chodzi też o, o, glis, o gliście, też tu będę chciała dzisiaj powiedzieć. O kim? O gli glisa. Glista ludzka, glista, glista ludzka. Mhm. To, są, to są najczęściej występujące pasożyty w naszym organizmie. Oczywiście, to jest ob obleniec? Obleniec, tak? Natomiast mhm. natomiast jeżeli chodzi o Lambię, to, to, jest, to jest rodzina Wiciowców, mhm. prawda? No, lambie to są, są nie, nie widzimy go okiem, bo to są bardzo mikroskopijnej wielkości, czyli w mikronach, ich bym wielkość jest określana. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o listę, to rozmiary ich są od 10 cm do 40 centymetrów, więc proszę wyobrazić: Długie. Bardzo długie 40 cm i jeżeli mamy ich na przykład. Kilka, cały rój, tak. kilkadziesiąt tysięcy. Co mogą w, w naszym organizmie złego po prostu poczynić? To nieraz tak u zwierzaków jest. No tak, 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 oczywiście, takie. dlatego jeżeli chodzi tutaj e, o Lamblię, wracając do, do lambli e, jaka jest droga zakażania? Oczywiście, e, jak, we, jak w większości e, pasożytów, w również innych, e, drogo, droga zakażenia to jest droga po prostu pokarmowa, czyli poprzez układ pokarmowy, czyli tu musimy bardzo uważać. Żeby dokładnie myć warzywa, owoce, dokładnie przestrzegać higieny naszych, naszych rąk. Zwłaszcza też musimy uczyć dzieci, żeby tą higienę przestrzegali, bo, nie, bo właśnie na tych niedomytych. Warzywach, owocach czy naszych rękach, przenosimy sobie te niewidoczne małe żyjątka, które w naszym organizmie mogą niestety zrobić świetne. olbrzymie po prostu spustoszenie. Jak zawsze tutaj mówię z, z praktyki mojego gabinetu, jak wielkie, jak wielkie zagrożenie to stanowi, bo tworzy różnego rodzaju schorzenia. Jeżeli Gdzie jeszcze możemy się zarazić nimi, bo to też istotne, chcę tutaj Państwa na to uczulić, a mianowicie um, uważam, żeby się na przykład nie kąpać w jakichś jakich stojących jeziorach, stawach. Tam, gdzie również na przykład w rzekach, gdzie są bobry, okazuje się, że bombry, bo, bobry są również nosicielami hmm. lambli, natomiast, natomiast one u nich nie wywołują żadnych chorób. Znaczy to żeby nie może generalizować, bo nie, wszy, nie wszystkie bobry. Nie wszystkie, ale, gen... ale za to większość zwierząt. Ale większość zwierząt, prawda? Hmm. Czyli nasze, nasze zwierzęta domowe również mogą być zarażone, bo mogą pić sobie Siedliskim, wodę z kałuży, tak. czy tam, czy tam właśnie z jakiegoś stawu, czy, czy jeziora, rzeki i e, niestety one mogą być zakażone tak. i, i my nie wiedząc o tym, po prostu one też sobie sierść liżą my ich potem głaszczymy, nie myjąc oczywiście liżą rąk, nas, liżą ręce, nas, oczywiście tak, tak, tak. tutaj taki mój apel żeby niestety większość osób kocha swoje pupile z tymi pupilami śpi więc uważam, to jest olbrzymie zagrożenie i to ja przestrzegam śpię. Ja śpię. To Warto nie Ja, ja nie odrobaczać. słyszałam, ja nie słyszałam. Warto odrobaczać, tak? To znaczy tak, y, y, ale też odrobacze to jedno, ale musimy sobie zdawać sprawę, że na przykład jajeczka tych, tych, tych pasożytów również zostają na pościeli. Mhm. Więc, więc po prostu też tutaj tak jak, od, jak odnośnie tych owsików, co mówiłam wcześniej, to po prostu bardzo tutaj należy przestrzegać no, czystości tej, naszych, tej naszej po prostu pościeli, żeby, żeby tam się te, te jajeczka w no, wysokiej temperaturze wyprać po, pościel. Oczywiście warto zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o zwierzakach, że głównie zwierzaki, które... Wychodzą na zewnątrz, bo no nie tak, wszystkie wychodzą. Bo nie wszystkie, no, jeżeli masz na przykład kota, nie wychodzą, tak. który nie wychodzi, prawda? Ale to, to też ty możesz, go, ty możesz go zarazić, prawda? No Więc tak. warto sobie raz na pół roku takie badanie przeprowadzić, albo na przykład obserwować swój organizm, bo się okazuje, to jeszcze jedno, jak długo, jak długo potrafią przeżyć na przykład w glebie potrafią przeżywać te. Te lambie około 6-7 tygodni, natomiast w zimnej wodzie potrafią przeżywać około kilka miesięcy. Więc, więc jeżeli te bobry Dosyć żywotne są to są bardzo żywotne Dobry. i dlatego no, i mówię no trzeba na to uważać, żebyśmy sobie po prostu nie zrobili krzywdy. Jakie są na przykład objawy? No objawy zakażenia są, występują z reguły po jakichś dwóch tygodniach. Z reguły są to dosyć mocne bóle brzucha, są to biegunki, wymioty, no w, dalszej, dalszej, jak to się w dalszym czasie, w dłuższym czasie jeżeli te w nasz są, to też dochodzi do, bóli, do bólu głowy, prawda, do, do, do nudności, jak również odwodnienia, bo jeżeli towarzyszy temu biegunka czy, czy wymioty, no to bardzo mocno się możemy szybko odwodnić. Da, możemy, może temu forma lękowa, strachy, jakieś, jakieś też no, złe samopoczucie psychiczne. Osłabienie psychiczne. No w dalszej części również, jeżeli mamy odwodnienie, jeżeli oczywiście zarażenie następuje od dwunastnicy, przechodzi do jelita cienkiego, a więc jeżeli one bytują w jelicie cienkim, żywią się naszymi wartościami odżywczymi, uwalniając metabolity, a więc nie będzie, nie będzie tu odpowiedniego trawienia, wchłaniania, bo zaburza się... Zaburza się właśnie trawienie i wchłanianie węglowodanów, czy, czy, czy witamin, czy minerałów, więc automatycznie będzie nasz organizm niedożywiony. Czy organizm może sobie sam poradzić z lamblią? Nie. To po prostu no badania naukowe, które w wielu, wielu takich publikacjach, które czytam, nie ma takiej po A jeżeli jest możliwości. Silny organizm. Jeżeli powiem ci tak, podstawową rzeczą, gdzie ja tutaj bardzo mocno zwracam uwagę również osobom, które przychodzą do mnie, jak i tutaj rozmawiając tutaj z tobą i, i, i robiąc to spotkanie, to bardzo istotną rzeczą, żeby, ten, żeby nie dochodziło do zakażenia, to jest odpowiednia ilość soku żołądkowego. Okay. Bo trzeba nam wiedzieć, że to jest kwas solny. Mocny, żerący kwas Ale solny. Ale jeżeli już się dostaną do organizmu? Wiesz, wiesz dlaczego tak no. dopytuję? Ponieważ... Wydaje mi się, że raz miałem e, taką sytuację, że być może że się właśnie zakaziłem. Byłem w sushi, mm -hmm. barze, e, i tam, e, no potem miałem takie trzy tygodniowe konsekwencje, właśnie mm -hmm. no, bóle brzucha. Tak. E, powiem ci tak, jeżeli. E, m, m, jeżeli na przykład będziesz jadł więcej, dużo warzyw i odżywisz nasze, nas, naszą mikrobiotę, czyli tę naszą florę bakteryjną i odbierzesz im możliwości namnażania się, bo one tylko namnażają się w warunkach sprzyjających. No tak. Jeżeli te warunki tak jakby im zabierzesz, to one po prostu mogą zginąć. Bo właśnie potem nie dowiesz przeszło. Tak. Natomiast to były, słuchaj, to były... Niesamowite bóle brzucha. Tak, niesamowite. To, to jest w takie takie formie skręty, takiego rżnięcia. Rżnięcie, skręty. Tak, dosłownie. E, wymiotów nie było, natomiast nawet potem kolor, zabarwienie było takie bardzo dziwne i niepokojące. Mm -hmm. Trwało to trzy tygodnie. Ból był, skręt taki, że człowiek się tylko zwijał. Przypuszczam, znaczy wiem, że to było po tych wodorostach, które jadłem. Tak, dlatego, dlatego bardzo często właśnie, w związku z tym, że Japończycy jedzą dużo sushi mm -hmm. i tam mogą, mogą być różnego rodzaju różne pasożyty w tych rybach po prostu niepotraktowanych tak. no, odpowiednio temperaturą, od, temperaturą mm -hmm. to oni nagminnie jedzą różnego rodzaju właśnie zioła, które, które niszczą te pasożyty. Więc tutaj, więc. No właśnie potem nagle przeszło, wiesz, tak. nic nie stosowałem, więc być może, że one. Może gdzieś... może zjadłeś więcej warzyw. Może tutaj, no, wiesz, no tak. coś. Organizm może dał sobie z nimi radę. Chociaż generalnie, jeżeli jest ich bardzo dużo, bo to mógł być taka sprawa u Ciebie incydentalna. Ale jeżeli na przykład dalej będziemy się tak odżywiać, jak się odżywiamy, czyli dalej będziemy się zakwaszać i tych, 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 to, tych odpadów, bym powiedziała, wielicie tak, jest, jest dużo, no to wtedy, to wtedy po prostu te, te patogeny, te, te pasożyty bardzo dużo się, w dużych ilościach się zaczynają nam narzać. I trzeba nam wiedzieć, że to jest około kilka, kilkaset sztuk, ale może być o kilkadziesiąt tysięcy. Mm -hmm. I się okazuje, że, że, jedna, że jedna samica może złożyć około 200 tysięcy tych jajeczek. One głównie gdzie? W Wielcie Cienkim. W Wielcie Cienkim, więc dwunastnica i i tam z reguły je, je tam znajduje. Oczywiście tutaj też, jak jeszcze możemy się zarazić, no oczywiście tutaj. Bardzo y, tutaj też przestrzegam, jeżeli chodzi o stosunek kanalny, musi być zabezpieczenie, bo niestety też może dojść do y, do tego do zarażenia. Więc tutaj, z grubej róży. No, no, ja uważam, że y, nasz organizm nie powinien no tak. mieć tabu ani, ani z rzeczy związane, mhm. bo tutaj mówiąc o tym, jestem w stanie Państwa na to, na to uczulić i żeby po prostu na to zwracać uwagę, prawda? Bo, mhm. Wszystko, co ludzkie nie jest nam na obce, więc takie rzeczy również tutaj y, trzeba poruszyć, żeby, żeby móc się przed tym y, zabezpieczyć. Oczywiście dzieci też się tym zarażają, zwłaszcza kiedy tu, y, bo możemy się zarazić również kałem. Mm -hmm. y, czyli te dzieci, które. Nie kałem. Jak kałem się możemy zarazić? Także w kale one są, a więc tak, jeżeli tak. mamy do czynienia, czyli na przykład, jeżeli są to osoby, które na przykład e, opiekują się dziećmi w żłobkach, w przedszkolach, prawda, te dzieci e, też mogą gdzieś tam dotykać e, e, no, no, nie zachowując higieny. Nie prawda? zachowując higieny. Więc, dlatego mówię tutaj, we wszystkich tych e, sprawach ta higiena jest rzeczą e, podstawową, żeby te ręce porządnie po prostu myć, tak jak no, tutaj e, odnoszę, e, odwołuję się do tych, do, do ostatnich dwóch lat, kiedy. Uczono nas mycia 30 sekund naszych dłoni, żeby te dłonie porządnie jest wymywać. Jest, chirurgiczne mycie no, tak, rąk. rąk, jest też chirurgiczne, ale to... No, ale to chirurgiczne to chyba my sobie podarujmy, ale natomiast myślę, że ten, te dłonie nasze porządnie wymyjmy dobrym mydłem. Są też takie również żele. Mhm. Które, które na przykład mają, są automatycznie antyseptyczne. pamiętaj, pamiętać, żeby dzieciom nie, nie, nie dawać zbyt mocnych, żeby nie wysuszać. Nie, nie, no skór. oczywiście, żeby nie wysuszać. Nie ja muszę wysuszało. przeprosić, bo A? nagle ja sądzę, że musimy kiedyś o alergiach powiedzieć. Mhm. Ja znowu coś pyli. No, py, pa, I py, Ja py, przepraszam, py. że teraz no, nie mam tutaj Pyl, pylą, pylą, żeby pylą trawy, niestety. Pozbyć się tego. <laughs> Ale to jest właśnie efekt. Przed chwilą jeszcze miałem zawienie oczu. Mhm. I to jest niezwykłe. Ale wracamy do lambli i do glisty. Tak, tak, do glisty. Omówiliśmy trochę lamblię. Tak, więc tutaj, dlatego bardzo istotne tutaj mówię: higiena, higiena jak najbardziej higiena, mycie warzyw, mycie owoców. I co jest najistotniejsze, jeżeli u mnie osoba zostaje zdiagnozowana, ja podaję tutaj zioła. Kompleks taki ziołowy. Z reguły to jest 11-13, róż... mieszanka składa A to się. Stricte na lamblie, czy... to stricte lamblie. To, to są główne zioła, które, które działają na, na, mhm. na, na wiele patogenów. Prawda? Oczywiście kurację musi przejść cała rodzina. W tym czasie również powinny być odrobaczone nasze po prostu zwierzęta. Na tym też się nie poprzestaje, bo trzeba nam wiedzieć, że kiedy, kiedy my wybijamy te patogeny, te pasożyty, one obumierają i również zanieczyszczają nam nasze jelita, a więc kolejną rzeczą to będzie wyczyszczenie jelit z tych obumarłych, obumarłych organizmów. I oczywiście również wyczyszczamy, wyczyszczamy naszą wątrobę, czyli główny nasz organ odtruwający, bo jeżeli tutaj nie usuniemy tych, tych, tych zanieczyszczeń, no to nasza wątroba niestety nie będzie nas dokładnie no, tutaj regenerowała i wyczyszczała. Czy jakieś takie naturalne symbiotyki, probiotyki dojelitowe... Czy one mogą nas uchronić, mogą właśnie, nie wiem, zatrzymać? Tak, to. no tutaj właśnie mówię, dlatego tutaj warto podawać, yy, pić, pić na przykład e, kiszonki. Albo kefir. Al, to znaczy, znaczy pić kisz, kiszonki, czyli wodę z tych. To znaczy jeść kiszonki i pić kiszonki. Natomiast wiesz, ja nie jestem zwolenniczką, bo ja uważam, że kazeina jest niestrawialna, więc ja tu nie jestem. Nie kefir, jestem, nie. Nie. Ja nie jestem zwolenniczką i wiele osób po prostu ma nawet na, na tak zwane, na to białko krowie jest uczulone, więc tym bardziej. Ale to jest bardziej... właśnie laktoz, ja Ci powiem, musimy też kiedyś o tym powiedzieć. Dobrze, nie Proszę Państwa, że tak skaczemy tak, tak. z tematu mhm. na temat, ale to jest ważne, bo... Od kiedy stosuję, znowu wracam do tej rozdzielności mm -hmm. pokarmowej, bo to jest podstawa, tak. myślę, że to należy to podkreślić, e, od, od kiedy odstawiam gluten. Oczywiście nie całkowicie, to, to byłoby błędem, ale tam. Powiedzmy, no ja odstawiam całkowicie. No można i tak, ale to zależy, co Znaczy Ja ci powiem, e, kie, dlaczego? Dlaczego, że na biorozonale, jeżeli wychodzi enteropatia glutenowa, nie u wszystkich to wychodzi, ale na przykład u mnie to wysz, wyszło i u wielu osób to wychodzi. To znaczy, że ten gluten jest u nas niestrawialny i on rozstrzeliwia nam jelita i będzie powodował wiele różnych mhm. schorzeń w y jelicie cienkim, z jelit, jak również. Y Dobrze, ja, ja się zgodzę. Wiesz, to oczywiście tutaj nie ma co polemizować. Tak, Ty uważasz, się... masz takie teorie, ktoś inny Znaczy, by... ja to z praktyki. Ktoś prostu... inny by tak. Powiedział. tak, lekarz by jeszcze powiedział inaczej, mhm. więc. Tu należy wybrać to, co jest dla nas odpowiednie. Ja na przykład zmierzam do tego, że ten gluten przyjmuję nawet raz dziennie w, w małych ilościach. Ja sobie zjem bułkę czy pół bułki, ale najczęściej, mimo wszystko, pieczywo też staram się bezglutenowe, czy o tym niskim indeksie glikemicznym. E, wiesz, codziennie tak troszeczkę odbiegliśmy, mm -hmm. ale tak już kończę. Tak, tak, tak. Codziennie jem też jakąś porcję na przykład frytek w jakichś małych ilościach, przepraszam. E, nie odmawiam sobie pewnych rzeczy, a na przykład znaczy, ma, ja ziemniaki też lubię i, i jem. Ale, ale, kilogramów, wiesz. ale nie, ale nie, ale tak jak mówisz, jem małe ilości, prawda? Małe Bo ilości. generalnie nie powiesz, tak mało. Coś, ile się mieści w naszej no dłoni, tak. żeby nie przeciążać układu... Ale rządka, żeby to było zróżnicowane, Tak, prawda? oczywiście, żeby jak najbardziej. nie odmawiali nagle drakońsko odź, nie, nie, nie tutaj nie chodzi o jakieś takie, wiesz, tak jak mówisz, takie drakońskie czy yy, zasady, bo uważam, że Czasem, jak nam się chce czegoś zjeść, to stres z tego, jak my tak. nie zjemy, jest gorszy niż byśmy to tak. zjedli. Więc ja zawsze o tym też mówię i sama też tego, yy, tego jak to się przestrzegam, bo jak mi się chce tam czegoś zjeść. Tylko, jeżeli my jesteśmy w fazie tego wybijania, oczyszczania, to w tym, to w tym czasie powinniśmy w, w miarę yy, no, przestrzegać tych, tych mhm. po prostu zasad. Bo zmierzałem tylko do tego, żeby powiedzieć, że od kiedy stosuję też mleko bez laktozy? Mhm. Świetnie. No bo, no bo dlatego, że, że, ta, że, ten, że laktoza to jest ten cukier mleczny, no. prawda? I, nie, i, I wtedy on też może podnosić nam ten... E, może ta nasza... Może twoja czustka nie nadążała z wydzielaniem insuliny, żeby ten cukier na przykład przerobić. No być może, no, czuję się świetnie. Muszę dodać, że e, najgorsze chyba, po, jakie ludzie popełniają błędy, sam zresztą też tak się odżywiam, na, na przykład mm -hmm. jajecznica, tak. chleb do tego z glutenem, i nie wiem, kakao. Najgorsze, to, jest, to już jest zabójstwo. To, jest zabójstwo. to jest zabójstwo, tak jest. A jest pyszne połączenie takie. No tak. teraz nigdy nie łączy jajek z chlebem. Super. Czyli już, ma, już, już, już za rozdzielność no ma zachowaną. Tak tak, tak, tak. A kakao bardzo zalecam. Yy, zwłaszcza, bo tutaj też. To tak ad hoc. A to są mleko jest. To nie, nie, nie. Ja na przykład nie kakao to kupowane w sklepie takie zwykłe, bo ono jest i zawiera, zawiera mało magnezu. Natomiast tutaj zalecam Państwu kupić sobie ziarno kakaowca, po prostu je samemu zmielić mm -hmm. i po prostu ja sobie to, to kakao gotuję na wodzie. Dodaję sobie tam na przykład kardamon, cynamon, goździki. Bo zresztą goździki też są przeciw y, 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 pasożytom, y, y, pasożytom y, na, na robaki. Więc i ja sobie po prostu tak jak kakao, kakao wypiłam i ono dla mnie bardziej mi podnosi energetycznie niż na przykład kawa. A ma, a zawiera Ale to. A mleka tam nie dodaje? Absolutnie, Aha. tylko na wodzie. To tak jak kawa. Tak. Y, I przede wszystkim co ma. Masło, masło kakaowe, gdzie, gdzie mamy te, te kwasy nienasycone, które nam są potrzebne. Po drugie, ma olbrzymią zawartość magnezu. Kakao ma jedną z największych zawartość magnezu, potasu. Ma, ma flowonoidy. Więc polecam sobie po prostu kupić to, te ziarna kakowca, mm -hmm. mielić i sobie zamiast tej kawy... Oczywiście palić. pamiętajmy też, bo to organizm ludzki jest niezwykle skonstruowany i tu są ważne takie mm -hmm. elementy drobiazgowe. Pamiętajmy o kamicy nerkowej, ale oczywiście to też kwestia stosunku magnezu do tak, wapnia. Tak, ale kamica to jest wtedy, kiedy jest zaburzony stosunek wapnia do magnezu. Dokładnie, ale nie tylko, bo na przykład e, przy częstym piciu kakao, ja miałem problem z kamicą. Tak, ale, ale to też jest druga sprawa. Y, 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 ludzie mają problem z piciem wody, jak większość. No, tak. więc tak. jeżeli nie pijemy no, wody. to się wszystko, prawda? To, to wracamy prostu, do lamu. do, to, do listy, bo tak. to jest druga no, część. No więc tutaj więc tutaj już żeśmy, myślę, że pokrótce o, o tej lamie powiedziałam. Tak. E, tak jak powiedziałam, e, musi, e, powinniśmy je usunąć, e, wyczyścić, ta wyczyścić wątrobę. Robimy to dla całej rodziny, dla nasy, naszych zwierząt, zachowujemy higienę i to jest bardzo istotne. Pod glistą, bo glista ma pewien taki cykl. Tak, rozwojowy, rozwojowy. inny, inny ono, niż aż niż nic. niż uwierzyć, że ona przechodzi przez nasze płuca. Że tak, to <coughs> znaczy w ogóle w płucach się, w płucach się tam, jak ktoś mówi, dojrzewa. prawda? Inkubator. Tak, więc, więc również jeżeli chodzi o glistę, e, okazuje się, że Jedna czwarta populacji y, ludzi na świecie jest zarażona glistą. Więc dlatego tutaj chcę o tym powiedzieć, bo znowu spotykam ją y, y, podczas badań y, u osób, które po prostu do mnie przychodzą. Druga sprawa. Czasem jest tak, że jeżeli one, y, y, te wszystkie pasożyty i, i patogeny, również bakterie, bakterie i, i, i wirusy i, i grzyby. Bardzo mocno nasz organizm osłabiają, osłabiają naszą naszą immunologię. Więc, jeżeli mamy jednego patogena, bardzo często towarzyszy temu drugi, bardzo często no tak. również może mieć bakterie, wirusy, również temu towarzyszy grzyby. Więc, jak ja to nazywam, mhm. może mieć bardzo bogate życie wewnętrzne. Ale mogę, muszę Ci powiedzieć, że ja już się nie jestem tu absolutnie specjalistą w tej tematyce, że ten świat jest tak niezbadany, jeżeli chodzi nawet o tą florę całą, bakterie, wirusy i tak dalej, że zdarza się tak, co. Też jest um, niesamowitym fenomenem, że jedna bakteria wypiera drugą albo wirusa. Tak. I to jest niezwykłe. Ale tylko kto jest silniejsze. Tak, i tak. mając jedną, nie zakażamy się inną. To tak. jest też niezwykła rzecz. Druga sprawa, jeszcze tak, co, 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 co to też mówię z mojej praktyki. Bardzo często jest tak, że na przykład diagnozowane są jakieś, jakieś robaki, prawda? My te robaki yy, tymi ziołami traktujemy przychodzi osoba na badanie kontrolne się, okazuje że tego robaka nie ma i nic sądzę zawąd jest jakaś bakteria bo co się okazuje że ta bakteria tą bakterią był zarażony ten robak czyli myśmy tak jakby żywiciela w, zabili natomiast odsłoniliśmy kolejnego, kolejne zagrożenie no i teraz trzeba kolejne te bakterie traktować Albo ziołami, albo Co innymi listą. tą blistą, czy w takim razie te zioła, które na lamblie, to również na listę? Ta, tak, bo to generalnie, generalnie, to są, to są. Y, ogólnie dostępne te, no, jeżeli po prostu jest jeszcze tam, dochodzą jeszcze bakterie czy inne, to jeszcze stosuje tam jeszcze dodatkowe inne rzeczy, ale o tym tutaj już nie będę mówiła. E, tak, tutaj masz rację, y, glista ma, jak ktoś mówi, tak jakby podwójny cykl y, y, namnażania się. Oczywiście tutaj znowu ukłon w stronę naszego kwasu żołądkowego. E, większość osób <laughs> cierpi na jego brak, ale myślę, że to też kiedyś powiem dlaczego. No generalnie po prostu przejadamy się albo też jemy zbyt kwaśne pożywienie, które nam niestety na żołądek nie daje rady sobie wytworzyć te odpowiednie ilości kwasu żołądkowego. Oczywiście, znowu tutaj jest droga. Odrzucamy go produkcji kwasu. Tak, to znaczy, kwas. e, tak, on po prostu nie, nas, nie nastarcza, nie nadąża z, z, tą, z, po prostu z tą produkcją. E, oczywiście, tutaj tak samo znowu. Dwunastnica, ile co cienkie, prawda? E, tam zaczyna się, ta mieczka trafia, one tam zaczynają, e, tak jakby po prostu mówić, wy, wyliniać, zaczynają przechodzić w, w, w larwy. E, oczywiście przenikają przez nasze ile co cienkie, e, dostają się do naszego krwi, w obiegu I razem z tą krwią wędrują sobie do naszych płuc. Tam oczywiście mają dużo tlenu yy, i żyją. Ta, żyją sobie. Tam jest, wilgotny, jest wilgoć, a więc warunki sprzyjające do ich rozwoju. Kiedy mają około 2 mm, zaczynają po prostu wędrować z ostrzeliku, przez oskrzele do schawicy, do naszej krytanii. Wtedy podrażniając nasz naszą ktań, my zaczynamy kaszleć. I one I, się wtedy. Tak, i wtedy z tymi płucinami, one się po prostu, my z powrotem je po prostu połykamy. Więc, e, za, więc one e, zaczynają, wtedy z powrotem wracają do tego jelita i tam już zaczynają dorastać. I tak powiedziałam, e, potrafią, e, oczywiście tutaj samice są większe od samców, e, ale potrafią dorastać do 40 cm. Więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli w tym jelicie mamy kilkadziesiąt tysięcy. Taki zwój, Taki zwój zbyt... takie kłęby się tam tworzą, prawda? Zatykają y, światło, światło na jelita i może do, dojść na przykład do perforacji jelita, ale mm -hmm. również y, tak jak y, zaczyn, zaczynamy, y, zaczyna się po prostu y, też zaburzone trawienie, mm. zaburzone wchłanianie, ja czyli mam... znowu zaczynamy być niedożywiani. Bo z tych wartości odżywczych korzysta sobie po prostu pani Glizda. Pani Glizda, ale. <głos> <głos> ja mam pytanie odnośnie pana Tasiemca, to nie Ta. jest się w temacie. Natomiast czy to jest prawda, czy to jest mit? Nie wiem, czy jesteś w stanie dzisiaj udzielić mi odpowiedzi na to pytanie, ale to chyba głupota, bo gdzieś kiedyś słyszałem, że e, jejku Ludzie kucali nad miską mleka. Tak, i coś więc wychodził. Też, no, ale to jest też... prawda? Słyszałam o tym, tak. Ale to, czy to jest prawda? Słuchaj, no, no jak mówisz mógł, za mógł głowę, pop... go tak? Cyk? No po prostu, jak ktoś się mówi, poczuł, może mleko był głodny i sobie no, Ale To jest niemożliwe. Wychodzi. Wiesz, jak to działało na wyobraźnie dziecka, kiedy dziecko w wieku 7 lat dowiaduje się, że ktoś kuca nad miską mleka i tam coś mu wychodzi. Ale... No tak, ale wyobraź sobie, ale jeżeli na przykład yy, yy, wydalasz stolec i tam w tym stolcu, kiedy na przykład podajesz te zioła, to, to te glisty to te, yy, też wychodzą i wiesz, jak, jak, Naprawdę? jak... Oczywiście, to są takie po prostu białe tasiemki. I dlatego ja tutaj, dlatego ja tutaj mówię Państwu obrazowo, że Państwu mówię, jeszcze podkreślam jeszcze raz, mi tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć. Tylko mówię z mojego doświadczenia, jak bardzo to zagraża naszemu zdrowiu. Trudnie, Przede wszystkim dużo można w internecie zobaczyć, nawet są obrazki, zdjęcia, wyglądają koszmarnie. No oczywiście. A po drugie, następuje, mówię, niedożywienie, a więc również. Jeżeli, na aha, jeżeli tutaj jak możemy poznać, że na przykład e, mamy tą glistę w tych płucach, e, przede wszystkim zaczynamy kaszleć, mamy suchy kaszel, e, mamy problem z nabraniem na przykład, e, jak nabieramy, nie możemy nabrać głębokiego oddechu, bo te tak jakby tutaj nas zaczyna w tej klatce, Zatykać. mamy taki dyskomfort. Prawda? E, e, zaczyna nam coś rzęzić w płucach. Mhm. Jeżeli, ta, 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 e, jeżeli ta glista długo przebywa w, naszym, w naszych płucach, może dojść do tak zwanego bronchitu, czy nawet nawet astmy. E, Bronchit to jest, Bronchid, no, to jest taka, 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 wiesz, tak jakby pierwsza, pierwsza faza astmy. Ale w ogóle teraz się zastanawiam, co się stanie, kiedy w no, nie. Łykam zioła czy leki, bo ktoś zdecyduje, że nie chce ziół, mm -hmm. bierze leki. No i tam jest cały worek płuc ich, i co? Jak już nie da się ich wyjąć, wyjąć tam i co? One gniją tam w tych płucach? Dlatego właśnie odchodzi, że jeżeli one są w płucach i mamy te objawy, to wtedy. Nie trujemy. To wtedy ich nie trujemy, bo możemy może pozapychać, może, no pozapychać ten oskrzeliki i wtedy będzie po prostu niedobrze. Natomiast. Mówiąc <śmiech> prosto. <śmiech> więc, y, y, więc tutaj. Yy, tak, tak samo droga zakażeń jest taka sama jak, jak, jak tutaj przy, przy Lambli. Yy. Co, co, co jeszcze gorsze? Krew może ro, zanieść również jajeczka do, do czustki, powoduje na przykład ostre zapalenie czustki. Może, może e, umiejscowić się w wątrobie, czyli możemy mieć ostre zapalenie wątroby czy może woreczka. Tarczka. Może być zapalenie wyrostka robeczkowego. Każdy, w, w każdym organie, jeżeli one się zagnieżdżą, doprowadzają do różnego rodzaju stanów zapalnych. Nie, ja też nie wiem, ale to tak chyba bardziej. Jak pan ta jest, mm -hmm. jak już tak mówimy, e, że można to sprawdzić przy wskaźnikach witaminy B, bo one się odżywiają witaminami. Noby. Czyli tak. jeżeli ktoś ma niedobory. To znaczy, że może senne, już tak to może się coś dziać. Ale to... też mamy nie... wtedy mamy niedobory Kto tych witamin. to mówił ksiądz witam... Natanek wie, że coś się dzieje. Proszę? Jak to mówił ksiądz Natanek tak. wie, że, że coś się, coś dzieje. się dzieje. Dlatego właśnie, dlatego stąd są tutaj moje te e, wystąpienia, żeby Państwa na to uczulić. Tak, dlatego mówię, ja jestem tu daleka od, od straszenia, bo tu nie o to chodzi. Ja, w ogóle, jako, jako y, 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 terapeuta, ja uważam, że najgorszą rzeczą to jest wystraszenie człowieka. Mhm. Więc, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i y, znajdziemy przyczynę dyskomfortu organizmu, to, to ja mówię: nie ma się czego bać, a nie lękać tylko wie, znamy przyczynę, wiemy, jak, sobie, jak tą przyczynę usunąć. A więc im będziemy bardziej spokojniejsi, to tym bardziej nasz organizm, nasz organizm będzie mógł sobie po prostu z tym poradzić. Więc absolutnie tutaj nie ma mowy o żadnym straszeniu, o żadnym, y, żadnym lękaniu się, bo to nie ma, nie ma tutaj w ogóle mhm. potrzeby. Proszę Państwa, Walentyna Matusz moim Państwa gościem. Wrocław to jest miejsce, gdzie masz swój gabinet. Tak. Tam rozmawiasz z, z osobami, no, które tam się do osobie, ciebie tak. zwracają. Podaj tak. proszę, numer telefonu, adres. jak to wygląda? E, Telefon 535, 520, 705, Jeszcze oczywiście. Raz? 535, 520, 705, oczywiście. Gabinet Celmet e, znajduje się na ulicy powstańców 116. Tak obrazowo vis-a-vis Tower, po drugiej stronie Sky Tower. Czyli takiego najwyższego bloku Ta, w Wrocławiu. Na, do, na Dolnym Śląsku zresztą też. Także no, tak. tutaj, tutaj bardzo Państwa, bo jeżeli te objawy, o których tutaj mówiłam yy, yy, mają Państwo, to już należy się nad tym zastanowić i udać się, poszukać, czy, 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 czy dojść czy do mojego gabinetu trafić, mhm. czy, czy, czy do gabinetu innego terapeuty. Owszem, badania medycy, medycy, sposobami medycyny konwencjonalnej są, są to badania pobierania kału. Oczywiście, ten kał trzeba powtórzyć tam kilkakrotnie, żeby po prostu była pewność. No niemniej jednak, jeżeli na, na się, tak jak już tu kiedyś powiedziałam, badanie jest najdokładniejsze, bo biorozonaść czytuje częstotliwości drgania wszystkich to jest patogenów. To inny rodzaj, no, Inny to rodzaj nie badania. Nie odwodzić od tego, jeżeli ktoś chce badać kał. Tak, oczywiście, kał. ja tu dlatego mówię, są takie metody i są mhm. takie metody. Y, oczywiście tutaj ten kał y, trzeba powtórzyć co najmniej trzy razy, natomiast tutaj u mnie w y, się się. To już lekarza. Tak, no to już, to już zleca po prostu lekarz, prawda? Natomiast ja tutaj nie zajmuję stanowiska w tej sprawie, natomiast Jasne. mówię ja jako naturopata y, stosuję zioła, bo y, Przyroda dała nam pasożyty, ale dała nam również zioła na te pasożyty, więc jeżeli mamy możliwość usunięcia ziołami tych patogenów, to to czynimy i, mhm. i wtedy pozbywamy się, żeby nasz organizm zaczął procesy naprawcze i samoregeneracyjne. Tutaj... Proszę Państwa, Walentyna Matusz była moim Państwa gościem. Ja bardzo Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli macie ochotę dopytać się więcej w tym temacie, to odsyłam Was do mojego gościa. Numer telefoniczny był podany, pewnie można sobie jeszcze to odsłuchać. Zapraszamy do kontaktu, a jeżeli ktoś jest. Oczywiście, bardzo proszę sobie. też o komentarze, bo to dla mnie jest też ważne. Właśnie, to chciałem dodać, że może Państwo możecie kreować te programy. Przepraszam cię. Ci dlatego, dlatego o Olamblitz powiedziałam, bo akurat w komentarzach poprzednich była taka prośba, więc uważam, że, że tutaj no chcę pokontynuować ten temat, bo, bo spotykam jeszcze inne. Inne pasożyty typu różnego rodzaju przywry, więc to też jest... Nie, nie osobiście spotykasz? Nic ja osobiście nie spotykam, okay. chociaż kiedyś w swoim organizmie również one zagościły, no ale teraz znając objawy, to staram się po prostu szybko je nie eliminować. Dziękuję. niestety czas Również nie bardzo końca. Państwu dziękuję za uwagę, do widzenia. Moim Państwa gościem była Walentyna Matusz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.